Dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że dzisiaj pada, ciągle pada. Co prawda woda jest potrzebna roślinom, ale przeszkadza pod niektórymi względami, na przykład wkurza mnie to, że jest błoto na wybiegach. Tak, tutaj już słyszę, że wy jesteście na chodzie. Ale trzeba jeszcze otworzyć pozostałe kwoki. Trudno. Wyjdą na deszcz, bo tutaj już jak w ulu. Larmo. Larmo jak w ulu. U Alicji to samo. Alicja, już idę do ciebie. Już ci otwieram tą twoją lodówkę. Spokojnie. Zachowaj cierpliwość. Tylko spokój może cię uratować. Tak, Alicja, zatańczysz oberka w kółeczko. A gdzie jedzonko? Jeszcze Kaziu nie przyniósł. A co tam u ciebie, Halinka? Wychodź, wychodź, Halina. Dawaj z maluchami. Za chwilę przyniosę wam coś do zjedzenia. Za chwilę. Jeszcze musicie bazować na wczorajszym. Tak, napijcie się, maluchy. A tutaj jak wygląda situation? Zobaczcie, jak się zazieleniła trawa. Zazieleniła się, prawda? Tak mi się wydaje. No i czeka mnie niedługo znowu koszenie tych areałów. Żeby nie gadać o trawie, zajmijmy się tematem kurek. I wypuszczam. Która wyjdzie dzisiaj pierwsza? Stawiam na czarną. Tak jest! Ale was ten Hans ustawia w kolejności. Tam kolejka. W tym kurniku do wyjścia pewnie jak przed sklepem mięsnym za komuny. A tutaj weszła sobie wczoraj zielononóżka. Tak, turystka. Pamiętacie turystkę? Już dawno nie nazywałem jej po imieniu. Ale właśnie taka ona jest. Indywidualistka, turystka. Zobaczcie, Hans właśnie ją goni. Chyba ona podoba mu się najbardziej, dlatego wcale mnie to nie dziwi, że turystka woli spać w osobnym kurniku, zamiast zamykać się z Hansem na noc tutaj. Ale dobra, otwieramy kurnik Kochinów i wylewa się. I wylewa się fala młodej zbrodni ze starą. Wychodzić na to błoto. Jedzenie tutaj macie jeszcze z wczoraj. O, Simonka, na tej twojej łapce musisz uważać na tym trapie, bo widzę, że się poślizgnęłaś. Dobrze. Pijecie wodę z kałuży, przecież tam macie wodę w poidełku. Idę zrobić kurkom jedzenie. Zaczynamy ten piątek, piąteczek, piątunio. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Co ciekawego. A w tej chwili, tak jak mówiłem, idę przygotować wam jedzenie. Też tak myślę, Rusty. No i posłuchajmy, jaką tutaj nam piosenkę zaśpiewasz, czarna. Proszę. Tak, tak. Wy wszystkie jednakowo śpiewacie. Proszę. Smacznego. Śpiewaj, Alicja. Oj, jakiego obereczka
Jakiego krakowiaczka ładnego tańczy. Nasza Alicja. No i zobaczmy, jaką pieśń zaśpiewa Halinka. Halinka, zaśpiewasz? Halina nie śpiewa. Halina tylko grzebie, słuchajcie. Gdyby ktoś chciał przeorać jakiś duży areał pola, to dzwonić po Halinę i Halina wam to wszystko przeorze. Zobaczcie, ja nie wiem, będę tu musiał chyba postawić jakiś karton, bo co wrzucę im jakieś jedzenie, to Halina swoim palcem, pogrzebalcem wszystko to miesza z ziemią po prostu. No i to jedzenie znika. Halina, zobacz, co ty robisz w ogóle. Tu było picie, a teraz jest błoto. Aj, Halina, taka robota, to nie robota z tobą. Zanim się ugotują ziemniaki i zaparzy pokrzywa, to żebyście nie stały tu, jak to się mówi, o suchym pysku, to pojedzcie sobie troszkę chrupków. Chrupki oczywiście nazywam w ten sposób paszę dla niosek, taka granulowana, jak widzicie. Odejdź. Simonka, a kiedy tobie odrośnie czuprynka, co? Czy wszystkie Simonki z wiekiem tracą swoje czupryny, czy tylko ty? Czas zadbać o czystość karmideł, bo troszeczkę mi się przybrudziły przez ten okres zimowy, że tak powiem. A że posiadam myjkę ciśnieniową, to właśnie teraz się nią posłużę, żeby je dokładnie umyć. Zresztą robię to co jakiś czas. Dzięki temu również ta pasza, to ziarno, które wsypuję do tych karmideł, płynnie wychodzi, kurki mogą ją płynnie sobie pobierać, bo w przeciwnym wypadku czasami bywa tak, że na przykład kiedy pasza zawilgotnieje, to tutaj tworzy się taki zator. O, pokażę może to z bliska, nie wiem czy... No nie, u mnie akurat tutaj takiego zatoru jeszcze nie ma, ale potrafi stworzyć się taki zator i przez ten zator ziarno czy też pasza nie może swobodnie wydostawać się na dół. Więc warto zwrócić na to uwagę, aby co jakiś czas przemyć te karmidła. I może zróbmy tak, że ten piątek, ten weekend będzie takim weekendem pod znakiem akcji Czyste Karmidło. Akcja Czyste Karmidło i Czyste Poidło na ten weekend. Wszyscy, którzy zdecydują się umyć karmidła i poidła u swoich kurek, niech postawią łapkę pod tym filmem. To będę wiedział, ilu was tak naprawdę zareagowało na mój apel o czyszczenie karmideł. No i zobaczcie, u Halinki musiałem rozłożyć karton na ziemi, bo ona cały czas grzebie, cały czas ma taki odruch grzebania, rozkopuje i przez to zanieczyszcza to jedzenie, pomimo tego, że jedzenie znajduje się w takim, nazwijmy to, karmniku, woda również w poidełku, to ona cały czas to brudziła tym swoim właśnie odruchem grzebania w ziemi. Podstawiłem karton i wydaje się, że w tej chwili jest szansa, że ten pokarm będzie po prostu mniej zanieczyszczony tą ziemią. Zobaczymy, jak to się uda. Mam nadzieję, że tak, że wszystko tutaj będzie dobrze, że pisklęta będą mogły wreszcie w spokoju zjeść czyste jedzenie. Na koniec tego odcinka nakarmię jeszcze kurki. One zapewne widzą mnie już z daleka. Poznają, widzą i słyszą. One dobrze wiedzą, że idzie Kaziu z Michą. Dobrze, że są zamknięte, bo by mnie tutaj mogły zaatakować. Tak jak to zrobiły to kurki pewnej pani mieszkającej gdzieś w Azji. Zresztą
Sami zobaczcie. Nieźle, co? Cześć mecenas! Do pana mecenasa. Przyjdziemy w poniedziałek z wizytą, złożymy mu wizytę. Przyjmiemy nowych wspierających VIP-ów i promotorów w Kurniku Kazika, w loży VIP-ów. Natomiast w tym odcinku pomalutku zbliżamy się do jego zakończenia. Ja jeszcze nakarmię moje kurki. No jesteś bezczelna. Nakarmię jeszcze moje kurki i będę się z wami pomalutku żegnał. Odsuń się. Uwaga, tak. Trzeba uważać, jak się wchodzi do kur, bo one stają blisko furtki. Można przytrzasnąć im łapki. A potem nie wiadomo skąd, nagle się okazuje, że jakaś kurka albo kogut mają kontuzję, mają krzywe palce, nie mogą chodzić. Kiedyś pisał do mnie jeden z widzów, że jego kogut nagle doznał jakiejś kontuzji dziwnej, że ma skrzywione palce. Ja nie wiem, co tam się stało. Oczywiście nikogo nie osądzam ani nie obarczam żadną winą. Natomiast pomyślałem sobie właśnie, że może stanął przy furtce, za mocno i zbyt energicznie otworzyłeś tą furtkę, nie zauważyłeś i przyciąłeś mu, połamałeś jego paluszki w łapkach. Nie wiem, nie wiadomo, nie wiadomo. Dobrze, moi drodzy, kurki nakarmione. Poidła wymyte, jeszcze nie wszystkie, widzę, że tutaj już zdążyły pobrudzić, więc będę musiał umyć je ponownie. Dolać wody, wyciągnąć jajka z gniazd, ale to już zrobię, że tak powiem, poza materiałem. A teraz już się z wami żegnam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, dziękuję wam za oglądanie Kurnika Kazika, za wsparcie, za komentarze, za lajkowanie. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy na tym kanale albo jeszcze nie subskrybujesz go, to zachęcam do subskrybowania, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Mówił do was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co, widzimy się w kolejnym odcinku.